Dzień dobry, witam Was na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na nieco inny film. Jak zapewne się domyślacie, będziemy dzisiaj oglądać kolejną półkę. Tę oto tutaj. Jeżeli oglądacie mnie od kilku miesięcy, to prawdopodobnie pamiętacie, że jakiś czas temu oglądaliśmy tę półkę piętro wyżej, na której część książek, jak możecie zauważyć, jest odwrócona grzbietami do tyłu, a kartkami do przodu. To są książki, które już zdołałam przeczytać z tej półki, bo przypomnę Wam, założyłam sobie taki własny, osobisty projekt, który polega na tym, że wyczytam wszystkie książki zalegające na tej półce. Także jestem już na bardzo dobrej drodze, przeczytałam połowę z pierwszego rzędu i połowę z drugiego rzędu ukrytego pod spodem. Dzisiaj natomiast zapraszam Was na obejrzenie tej półki, która jest ułożona w nieco inny sposób, tak zwany sposób na Tetrisa. To znaczy, żeby wykorzystać wszystkie dostępne zakamarki i żeby wepchnąć na tę półkę jak najwięcej książek. Zapraszam, oglądamy. Pierwsza książka, która już się tutaj do mnie uśmiecha, to książka, którą przeczytałam zupełnie niedawno. Tak się rozpędziłam z czytaniem tych tutaj książek, że aż sięgnęłam na półkę niżej i wybrałam sobie książkę Billa Brysona pod tytułem W domu. Jest to książka bardzo trudno dostępna obecnie, ale pojawił się audiobook, jeżeli ktoś jest nią zainteresowany. A o czym jest? Jest to książka, w której Bryson przeprowadza się do nowego, starego domu, starej plebanii i mieszkając tam, postanawia dowiedzieć się, jaka była historia pomieszczeń i rzeczy, które ludzie zwyczajowo trzymają w swoich domach. Tak więc pisze o sztućcach, o piwnicy, o ganku, o meblach itd., itd. Ale jak to Bryson, nie zatrzymuje się na bliskiej historii. On sięga bardzo, bardzo daleko, czasami nawet do czasów Rzymian lub jeszcze dalszych. Także jeżeli lubicie książki o historii naszej cywilizacji, to jest to coś, co na pewno Wam się spodoba. Kolejna gruba książka, a może nawet od razu dwie zdejmę, ponieważ żadnej z nich jeszcze nie przeczytałam, to są książki napisane przez Donnę Tartt i Mały przyjaciel oraz Tajemna historia jeszcze są przede mną. Jak zapewne już wiecie, ja nie jestem wielką miłośniczką bardzo grubych książek, dlatego też jakoś nie bardzo mi się spieszy z ich przeczytaniem. Cieszę się nimi, ponieważ są bardzo pięknie wydane. Natomiast jeżeli chodzi o Donnę Tartt, to przeczytałam jej Szczygła. Szczygieł, książka o pasji, fascynacji, o miłości do sztuki, ale także o człowieku, który gubi się w życiu. Jeżeli nie czytaliście jeszcze książki, myślę, że warto nadrobić. Natomiast jeżeli nie jesteście miłośnikami tak grubych tomów, to przypominam, że powstał film na podstawie tej książki i podobno jest bardzo dobry. Także jeżeli chcecie zaoszczędzić trochę czasu, polecam film. W 3 godziny będzie załatwiona sprawa. I jeszcze tutaj mamy dwie kolejne bardzo grube książki. Leci. Księgi Jakubowe. Też jeszcze przeze mnie nie przeczytane, ale myślę, że może w przyszłym roku zabiorę się za lekturę, ale prawdopodobnie na audiobooku, bo też już jest. I książka, która nie ma ani audio, ani wersji elektronicznej, czyli Na południe od Brazos. Słyszałam o tej książce mnóstwo bardzo pochlebnych, bardzo pozytywnych opinii. Ludzie się nią zachwycają. I ja też bardzo chciałabym się tą książką pozachwycać. Ale w związku z tym, że ja zazwyczaj czytam w łóżku, na leżąco, ten format absolutnie się do tego nie nadaje. Jedna kiedyś z osób na którymś live'ie powiedziała mi, że ma tę książkę, trzyma sobie rozłożoną gdzieś na jakimś pulpicie i od czasu do czasu podchodzi i czyta kilka stron. I ja myślę, że po prostu zrobię podobnie. Prawdopodobnie lektura zajmie mi długie miesiące, ale ja też bym chciała pocieszyć się tą fascynującą historią.
Zaczęły mi spadać książki ustawione na sztorc, więc już Wam je pokazuję. Pierwsza to jest Skalpel. Książka napisana przez małżeństwo. Kobieta w tym małżeństwie jest patologiem sądowym i ja znam ten duet. Znam go nawet dość dobrze, ponieważ sama wcześniej tłumaczyłam książkę, którą napisali. To była książka pod tytułem Ciało nie kłamie i opisywała pracę patologa sądowego. Natomiast to jest, zdaje się, pierwsza część serii kryminalnej. Czyli już nie literatura popularno-naukowa, lecz fikcja literacka. Ale ja bardzo chciałabym ją przeczytać, więc trzymam ją na półce. Na pewno niedługo przyjdzie na nią kolej. Co za ohyda? Książka wydana przez National Geographic i już Wam mówię, o czym ona jest. Przegląd obrzydliwych, odpychających i absurdalnych aspektów działania naszych ciał, Ziemi i Wszechświata. Apetycznie. Też jeszcze nie czytałam, ale wiecie, że ja lubię takie dość obrzydliwe tematy. Myślę, że mi się spodoba. I seria amerykańska wydawnictwa Poznańskiego, Pionierzy, czyli ludzie, którzy zbudowali Amerykę. Tego też jeszcze nie czytałam. Uwielbiam szatę graficzną tych książek. Jeżeli jeszcze nie znacie tej serii, to myślę, że warto się nią zainteresować. Przesunęłam sobie kolejną kubkę, żeby mi było łatwiej sięgać. W kolejnej kubce mamy na początku książkę, która w zeszłym roku bardzo mnie zachwyciła. Jest to książka nie nowa, ponieważ ona pierwotnie ukazała się kilkadziesiąt lat temu. Natomiast w zeszłym roku wydawnictwo Znak wznowiło Kalendarz i klepsydrę Tadeusza Konwickiego i plus do tego dodało jeszcze zapiski z jego pobytu w Stanach Zjednoczonych. I jak możecie się domyślić, dla człowieka PRL-u wyjazd do Ameryki to było wielkie coś. Te zapiski są fascynujące, ale także to, co pisze o życiu w Polsce, o społeczeństwie, o związkach międzyludzkich, o tym, co obserwuję na ulicach, jest tak aktualne, że miałam wrażenie, że Konwicki pisze o latach 2000, a nie o latach 60. czy 70. Naprawdę warte polecenia, bardzo niestarzejąca się książka. Także jeżeli jeszcze nie znacie, to serdecznie Wam ją polecam. Kto mnie dłużej ogląda, to już zapewne wie, że ja nie przywiązuję się za bardzo do powieści kryminalnych. To znaczy po przeczytaniu większość z nich wędruje dalej do ludzi. Natomiast Czerwień, pierwszą część trylogii kolorów Małgorzaty Sobczak, zostawiłam sobie z jednego względu. Po pierwsze, to może nawet z dwóch względów, skoro zaczynam od po pierwsze, napisałam do niej polecankę gdzieś tutaj na pierwszej stronie. O jest. Ostrzegam, nie odłożycie książki, dopóki nie poznacie rozwiązania. Wciąga jak diabli. I rzeczywiście, bardzo wciągający kryminał. Ale po drugie, dostałam ten egzemplarz z osobistą dedykacją skierowaną do mnie od autorki. Dlatego książka dalej u mnie leży i na razie nie zamierzam się z nią rozstawać. Ta książka to jest w ogóle jakiś taki ewenement. Coś bardzo dziwnego i w zasadzie nie wiem, co mam z nią zrobić. Bo z jednej strony mogłabym się jej pozbyć. Z drugiej strony wydaje mi się, że ona jest na tyle dziwna, że warto by ją sobie zostawić. To książka napisana przez Bolesława Chromrego. Może nie tyle napisana, co bardziej zilustrowana i napisana. Bolesław Chromry to jest pseudonim artysty, który ma też swoje konto na Instagramie i jego tam obserwuje. Książka ma tytuł Elementarz Polski dla Polaka, Polki z Polski. I autor, proszę bardzo, rysuje tutaj różne satyryczne obrazki, bardzo prześmiewcze, bardzo złośliwe, czasami dość obleśne i obrzydliwe. Jest to dość ciekawe, ale nie wiem, czy jest sens wracania do tej książki, ponieważ niektóre tematy mogły się już zdezaktualizować. I jeszcze jedna książka, do której pisałam blerba, to książka Jacka Galińskiego, Kratki się pani odbiły. W zasadzie chyba do wszystkich części z Zofią Wilkońską pisałam blerba, ale akurat na tej półce znalazła się tylko jedna. Nie wiem, gdzie pozostałe się rozpierzchły, prawdopodobnie gdzieś jeszcze je mam. Jeżeli nie znacie Wilkońskiej, a lubicie komedie kryminalne, lubicie satyrę,
lubicie mocno przerysowane postaci, warto sięgnąć. W książkach Galińskiego mamy sporo poczucia humoru, ale też dość krytyczne spojrzenie na naszą współczesność. Następna na półce, zobaczcie, taka tęczowa seria, to seria wydawnictwa poznańskiego Zrozum, w której to publikują się książki popularno-naukowe z bardzo wielu dziedzin. Czytałam książkę o astrologii, tutaj mamy akurat książkę o medycynie, książki historyczne, naprawdę bardzo różnorodna jest ta seria. Akurat ta tutaj, książka o skórze, na własnej skórze, Pauliny Łopatniuk, jest to książka, której jeszcze nie przeczytałam. Natomiast pozostałe z tej serii są już za mną i już Wam pokazuję i polecam, ponieważ wszystkie je mogę polecić. Ta tutaj na samej górze, Śmiech ma po matce, to książka o genetyce. Bardzo przystępnie, bardzo wciągająco napisana, naprawdę trudno się od niej oderwać. Kolejna, chyba jeszcze lepsza, książka o psychiatrii. Czarna owca medycyny, czyli nieopowiedziana historia psychiatrii. Doskonała, naprawdę doskonała książka, która przybliża nam historię psychiatrii i pokazuje, że ta nauka tak naprawdę stała się taką, jaką znamy zupełnie niedawno. Jeszcze 100 lat temu uważana była za szarlanaterię. Także jeżeli interesują Was takie tematy, to ta owca jest super. I coś takiego bardziej śmiesznego, zabawnego, napisanego takim lekkim piórem, co nas nie zabije, największe plagi w historii ludzkości. Też bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o plagi, epidemię, to kiedy wybuchła pandemia, zamknięto nas w domach, pojawił się wysyp różnych książek związanych z tematyką chorób, zaraz, epidemii. Prawa epidemii, co wspólnego mają wirusy, idee i fake newsy, skąd się epidemie biorą i czemu wygasają, Adama Kucharskiego. Trzymam ją, ponieważ, no, jak wiecie, tematy medyczne mnie interesują, natomiast jeszcze jej nie przeczytałam. I kolejna jeszcze nieprzeczytana książka to Kosmos. Przepięknie wydana książka przez wydawnictwo National Geographic. Zobaczcie, ona jest na takim grubym, kredowym papierze. Bardzo bogato ilustrowana. No i tak sobie leży i czeka na przeczytanie. I pewnie kiedyś się w końcu doczeka. Książka, z którą też nie wiem, co mam zrobić, bo z jednej strony ona mi się bardzo podoba, z drugiej strony Kasię Ogórek, autorkę, miałam przyjemność poznać. Bardzo podziwiam jej pracę, bardzo podziwiam jej kreatywność. Jest to książka Twoje DIY, krok po kroku zrób to sam. I ona również jest pięknie ilustrowana. Co więcej, rzeczywiście każdy projekt DIY jest tutaj rozpisany i zilustrowany krok po kroku. Że nawet taki człowiek mający dwie lewe ręce jak ja, mógłby sobie dać radę, gdyby zebrał się w końcu na odwagę i miał dość motywacji, żeby zająć się danym projektem. I to tak widzicie, tak sobie czeka ta książka taka ładna i w zasadzie ja z niej nie korzystam, więc być może będę chciała się jej pozbyć. Wydawnictwo Znak wydało serię czterech książek w podobnej szacie graficznej. Tutaj mam akurat powiesić, wybebeszyć i poćwiartować. I większość tych tytułów jest takich dość makabrycznych. Są to książki również na takim fajnym, grubym papierze, też bogato ilustrowane. Ja przeczytałam jedną z tych części i powiem Wam, że chociaż tytuł sugerował coś niższych lotów, to okazało się, że jest to książka całkiem przyjemnie i faktograficznie napisana, a przy tym naprawdę bardzo fajnie ilustrowana. Więc pozostałe trzy mam, więc na pewno kiedyś je przeczytam. I teraz znowu się odwrócę, przesunę sobie kolejny stosik i widzimy się za chwilę. No dobrze, to jedziemy z ostatnim stosikiem z tej półki. Otwiera go autor, którego naprawdę uwielbiam i chciałabym Wam go bardzo serdecznie polecić. Jest to Jarosław Rudis, albo Rudiś, nie wiem. Czeski autor, który bardzo dobrze zna język polski. Byłam kiedyś na spotkaniu autorskim z nim i on wszystko rozumie, chociaż mało mówi, ale pisze doskonałe książki. Książki o nas, o współczesnych ludziach, nieco zagubionych, poszukujących siebie, poszukujących miłości, bliskości.
Super, doskonałe książki, wszystkie mi się podobały. Cisza w Pradze również, nawet mam tutaj jakieś zakładki, więc jeżeli nie znacie, warto sięgnąć. I kolejna książka o epidemiach. Ja też sobie ją tutaj przygotowałam tam na początku pandemii, czyli ponad rok temu, do przeczytania. Jest to już taki klasyczny reportaż o zarazie dotyczący epidemii odry, która wybuchła we Wrocławiu kilkadziesiąt lat temu. Ja dokładnie nie pamiętam, tutaj nie widzę na okładce, kiedy to było. Natomiast Jerzy Ambroziewicz opisał, w jaki sposób ta epidemia się rozprzestrzeniała i co robiono, aby ją powstrzymać. Kolejna kosmiczna książka, której jeszcze nie przeczytałam. Nieuporządkowane życie planet. Niewiele Wam mogę o niej powiedzieć. Jedynie tyle, że nie jest aż tak kolorowo wydana, bo jak widzimy, żadnych obrazków tutaj nie ma. Książka, którą wyciągnęłam sobie na wierzch, ponieważ zamierzałam ją przeczytać zaraz po przeczytaniu Drzazgi Traczyka. Ale Drzazga tak mnie przeczołgała, sprawiła mi tyle smutku. Była dla mnie tak trudną lekturą, że postanowiłam sobie Oświęcim zostawić na trochę później, aż odetchnę. Oświęcim, Czarna Ziemia Marcina Kąckiego. No to jak nazwa wskazuje, książka o Oświęcimiu, nie tylko o Auschwitz, tylko o tym, jak mieszka się w mieście, które zostało naznaczone tak wielką tragedią. Cała seria książek, bo aż trzy, to jest zamknięta seria, Jakuba Szamałka, Kimkolwiek jesteś, cokolwiek wybierzesz i gdziekolwiek spojrzysz. Jest to seria, którą też sobie zostawiłam, chociaż już jest przeczytana, jest to seria kryminalna. Z tego względu, że po pierwsze, pisałam do niej polecanki i każdą z tych książek dostałam kilka miesięcy przed wydaniem, co było dla mnie wielką radością, bo mogłam się zapoznać z treścią książki długo przed tym, jak inni czytelnicy ją dostali do swoich rąk. No i jeszcze to, że naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się te książki podobały, po prostu pochłaniałam w jeden wieczór. Są to książki, które opisują, w jaki sposób wpływają na nas nowoczesne technologie. Nie w taki oczywisty sposób, tylko jak jesteśmy szpiegowani, w jaki sposób wpływają na nasze decyzje, w jaki sposób jesteśmy sterowani, absolutnie nie wiedząc o tym, że ktoś nami kieruje. Książka Sylwii Hutnik, Cwaniary. To książka o silnych kobietach, kobietach, które biorą sprawy w swoje ręce. Książka epatująca przemocą w niektórych momentach, ale też ta przemoc w tej książce jest tutaj uzasadniona. Bardzo lubię książki Sylwii Hutnik, uwielbiam jej styl, uwielbiam jej język. Jeżeli nie znacie żadnej z nich, to bardzo Wam polecam czy to Cwaniary, czy na przykład Jolantę, która równie jest doskonała. Rozmowy o przyszłości. Jest to książka napisana przez trzech autorów i są to wywiady z różnymi znanymi ludźmi. Naukowcami, socjologami, którzy właśnie opisują, zastanawiają się, jak świat będzie wyglądał w przyszłości. Myślę, że warto przeczytać, jeżeli nawet nie wszystkie te rozmowy, to przynajmniej wybrane z tymi osobami, które najbardziej nas interesują, a jest tutaj na przykład Olga Tokarczuk, jest Jacek Dukaj, czy Martin Kasparos, którego znamy z książki pod tytułem na przykład Głód. Następna rzecz to jest komiks. Komiks, który kupiłam kiedyś na targach, ponieważ bardzo zachwalał go pan sprzedający komiksy na stoisku. Jest to komiks dystopijny, nie ma tutaj zbyt wiele do czytania, on się składa głównie z obrazków. Jest taki czarno-biały, ma taką dość interesującą kreskę i powiem Wam, że ja go jeszcze nie przeczytałam, ale mój mąż go czytał i bardzo polecał. Książka pod tytułem Young Power, napisana przez dziennikarkę zajmującą się edukacją, zajmującą się nauczycielami, uczniami, Justynę Suchecką. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. I to jest książka bardzo inspirująca. Książka o młodych ludziach, którym się chce. O ludziach, którym się chce uczyć, którym się chce pomagać innym, którzy są zaangażowani społecznie, którzy są zaangażowani sportowo, którzy mają mnóstwo pomysłów oraz siłę w sobie, aby te pomysły wdrożyć w życie. Także jeżeli jeszcze nie znacie tej książki,
to bardzo Wam polecam. Warto też ją polecić młodym ludziom, pokazać, że można, że jeżeli ktoś ma siłę, ktoś ma pomysł, to jest w stanie się przebić. Ja chyba tę książkę swoją zaniosę do biblioteki szkolnej. I ostatnia na tej półce, taka jakaś niepozorna książka, Filip i Hydra. To jest książka, którą zachwalano mi w wydawnictwie, że to będzie wielkie wow. Natomiast ja jakoś nie zauważyłam, żeby ta książka zdobyła wiele recenzji, żeby wiele osób o niej pisało. I w zasadzie nie wiem, czy mam ją czytać, czy nie. Leży tak sobie i leży i w sumie już trafiła na samo dno tego stosu, więc powiedzcie mi, czy czytaliście i czy powinnam poświęcić jej swój czas. Moi drodzy, jak pewnie widzicie, ta półka ma jeszcze drugą, sekretną warstwę. Ale dzisiaj już nie będziemy jej oglądać. Zapraszam Was na oglądanie kiedy indziej. A teraz powiedzcie mi, czy podobały Wam się książki, które Wam dzisiaj pokazywałam, czy znacie niektóre z nich, co polecacie, żebym przeczytała w pierwszej kolejności, co nie powinno stać i się kurzyć. Teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę i za wspólne oglądanie i pa, 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 pa.